Co było najważniejszym celem? Pochylić się nad człowiekiem po prostu. Wysłuchać go, zrozumieć historię, przeżyć się w niej. No po prostu zatrzymać się na chwilę i zobaczyć, że... Czym jest dla człowieka dom? Skąd bierze się bezdomność? Artysta stworzył spektakl Pustostan. O sztuce i problemie bezdomności porozmawia z nim nasza reporterka Katarzyna Szatyłowicz. Z kolei w Białymstoku problem bezdomności językiem teatru porusza absolwent Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej Rafał Pietrzak. Na premierze jego monodramu Pustostan była Anna Kostrzewska. Głosy osób bezdomnych mieszają się w niej z rozdziałami z naukowych opracowań, a wszystko po to, by odnaleźć źródła tkwiącej w każdym człowieku potrzeby zadomowienia. Dom to nie jest tylko, nawet w wydaniu bezdomnych, tylko i wyłącznie coś trudnego i przykrego. To jest też jakaś wartość, coś, za czym warto iść, coś, co daje siłę. A nawet czasami człowiek się po prostu poddaje takim sytuacjom, nie wie, jak sobie poradzić, zostaje sam, jest bezradny w jakimś stopniu. Każdy człowiek potrzebuje uwagi, a osoby bezdomne w ogóle, jakby to ciężko mówić o uwadze, w sensie bardziej są traktowane z niechęcią i z jakimś takim dystansem, jako ofiary losu. Więc ten pustostan to jest i zarazem taki budynek opuszczony, w którym już nie ma życia, ale komuś zastępuje dom. I też stan wewnętrzny, który mówi, że nie mam już siły na walkę o siebie. Nie? Jest tym też trochę autoterapii? Trochę jest. To też jakby trochę akceptacji, żeby już tak się nie mocować z przeszłością naszą tak mocno, tylko sobie ją przeanalizować, wziąć za bary i po prostu pójść dalej, nie? Bo strasznie długo można się mocować ze swoją historią i może determinować całe nasze życie. No szkoda by było. To pchnęło mnie do szerszego spojrzenia na dom w ogóle. Jakby takie tematy, które nas męczą z przeszłości, które uważamy, że są naszą piętą, że nas ograniczają, że jesteśmy przez to w takim punkcie życia, jakim jesteśmy. I jak ta domność wygląda? Czy jest kulawa? Czy jest dobrze, mocno skonstruowana? Czy my z tą domnością budujemy swoje domy na solidnych fundamentach, czy jednak się to kruszy? Co dom daje, a co dom odbiera. Dokładnie, dokładnie. Co daje i co odbiera. Bardzo intymny spektakl. Cieszę się. No ja wierzę w intymny teatr. Jestem przekonany i wierzę w to głęboko. Teatr jest od intymności. W sensie to jest wyjątkowe spotkanie. Widzi się 200-100 osób. To musi być wydarzenie.